Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Cześć, dzień dobry. Moją trzecią gościnią w dniu dzisiejszym jest Joanna Jasińska-Koronkiewicz. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie. Joanna jest reżyserką, scenarzystką, scenografką, animatorką specjalizującą się w animacji malarskiej, ale też czasem wycinankowej. Wykładowczynią w Szkole Filmowej w Łodzi, laureatką OPLA w roku 2018 za film o psach i kotach z cyklu bajek i baśni polskich zdobyła srebro. Kto śledzi OPLA od początku, ten z pewnością pamięta jedno z najcudowniejszych wideo podziękowań, jakie otrzymałem, czyli ciebie w towarzystwie wielu czworonożnych przyjaciół, które też dziękowały wówczas za nagrodę. Pamiętasz? No i chyba nam się Joanna przez moment zawiesiła. Mam nadzieję, że za moment wróci. I bardzo serdecznie was witam, że jesteście, że oglądacie. Już szykujcie pytania. Ja muszę do Joanny napisać, że coś się stało. A wy, jak mówię, przygotujcie pytania. Mam nadzieję, że takowe macie. Może być na temat Ole Śpi Słodko, bo o tym filmie będziemy mówić, ale może być też na temat wcześniejszych filmów, które Joanna malowała, bądź na temat tego, co realizować będzie. Dlaczego nie? No i na razie zostałem sam. Ja mam nadzieję, że zaraz nam wróci. Ja, korzystając z okazji, zapraszam was jutro o 18:00 na jedno, jedyne spotkanie z twórcami animowanego, interaktywnego dokumentu Dzieci Maharadży, czyli Fajna Ferajna w Indiach. To jest niesamowita sprawa. Można znaleźć link na stronie polskaanimacja.pl i wejść tam za darmo i przejść. A przejście zajmuje około, no mnie zajęło około 1,5 godziny i naprawdę jak niezły film akcji wręcz to oglądałem, przechodziłem i sam jakby decydowałem o tym, co teraz oglądam, czytam i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. O tym filmie będę o 18:00 rozmawiać z twórcami. Także warto przed się zapoznać z tym filmem. Czekamy na Joannę. A w ogóle jak wam dzień minął?
możecie pisać. Na YouTube możecie pisać, na Facebooku możecie pisać. Wszystko będzie zobaczone. A my czekamy na Joannę. O, Joanna wraca. Czy się połączę? Słychać mnie? Teraz tak. Halo? O, okej, okay, no, dobra. Bo słychać. Mam... No. Słychać, dobrze. Próbowałam przez chwilę z telefonu, bo niestety internet tu jest różny. Okej. Okay. No, ja wykorzystałem ten czas twojej nieobecności, troszkę tam na reklamowałem to, co będzie jeszcze na Opla. Natomiast skończyliśmy na tym, że było podziękowanie za psach i kotach i psy i koty były obecne razem z tobą podczas tych podziękowań. To było naprawdę jedno z najbardziej niezwykłych podziękowań na Opla. Ale dzisiaj rozmawiamy o filmie tym najnowszym, czyli Ole, śpi słodko. Najnowszym, który jednocześnie jest trzecim filmem cyklu Namaluj mi bajkę. Ja przypomnę wcześniejsze, to był Len z roku 2005. To był, no, przepraszam, muszę te daty, żeby tak zakotwiczyć. Ja wiem, że to może być... O. Pół życia generalnie mojego. To pewna wiadomość z roku 2014 oraz właśnie Ole, śpi słodko z roku 2021. Wtedy odbyła się premiera. Wszystkie trzy filmy powstały, czy były wyprodukowane przez telewizyjne studio filmów animowanych w Poznaniu z Ewą Sobolewską jako niezawodną producentką. Tak. Więc jak najbardziej. No i właśnie, pomówmy o tym filmie. To, co łączy te trzy filmy, to oczywiście postać Jana Christiana Andersena, autora pierwowzorów, baśni, w oparciu o które realizowałaś swoje filmy. Hansa. Słucham? Hansa. Hansa, ja powiedziałem Jana. Jana. Dobrze, dzisiaj... Jan Szancer też... Może być. Tak, nie, ale dobrze. No, dzisiaj jest jakiś taki dzień, teraz, że tak powiem, się troszkę wrobi, ale kto słuchał Adama Nowaka w Radiu Nowy Świat, ten mógł usłyszeć, jak podłączył balladynę pod Mickiewicza, za co później przepraszał, więc wybaczcie, to jest taki dzień po prostu. Tak. Przepraszam, Hansie, jak gdzieś tam słyszysz, słuchasz, to oczywiście jesteś Hansem, Christianem Andersenem, duńskim wybitnym pisarzem. Napisałeś baśnie, między innymi baśnie Ole, śpi słodko, czyli Ole Lukoje w oryginale i ona stała się źródłem inspiracji dla ciebie i tak powstał ten film. No ale właśnie ja mam takie wrażenie, że, bo generalnie ten film ja odbieram jako twój najbardziej osobisty film. Taką mam myśl i to ona wynika między innymi z faktu, że ty, twój syn pojawiacie się w tym filmie, ale ja nie jestem gościem tego spotkania, gościnią jesteś ty, więc Joanna, jakbyś mogła opowiedzieć o tym, jak tak naprawdę potraktowałaś tę baśń i ile w filmie jest z pierwowzoru, a ile jest z twoich odautorskich elementów, motywów, bo mam wrażenie, że jednak troszkę tutaj ten film jest efektem tego spotkania ciebie i twoich doświadczeń, twojego życia z pierwowzorem, czyli z baśnią Andersena. Czy dobrze myślę, czy naciągam? Tak, tak. No, baśń Andersena w pierwowzorze, ja bym się musiałam dosyć mocno odbić od pierwowzoru. Znaczy na tyle, na ile mogłam się odbić, żeby jednocześnie no gdzieś trzymać się tego założenia, żeby być możliwie jak najbardziej wiernym, przynajmniej idei
I wydaje mi się, że jakiś, że duch Andersena i ta idea i jego sposób opowiadania historii, taki bajdurzący, niespieszny, metaforyczny, no gdzieś znalazł. Oj, i znowu nam się. Nie. Ale już wracasz. Już? Już wracasz. Dobrze, dobrze. Nie wiem, może, no tak, no bez sensu kamerę wyłączyć, bo boję się, że tutaj mi zaraz wyskoczy, ale może się uda. Powiem ci, już kontynuujesz, ale powiem ci, że między innymi wśród oglądających jest twój student Kacper, jak również producentka Ewa Sobolewska. Oj, pozdrawiam gorąco. Ja nie widzę, niestety, kto ogląda tutaj z tego poziomu. Ewuniu, pozdrawiam gorąco i Kac, przy ciebie również, na ciebie zawsze można liczyć, wiem. To jest super. A teraz wracamy. Wracamy tak, do tematu, zanim nas tutaj wyrzuci. Więc Hjalmar, do Hjalmara przychodził Ole przez 7 dni, przez jakby cały tydzień. Tym ostatnim dniem była niedziela. Mieli bardzo różne przygody, no bardzo trudne do pokazania w filmie, zwłaszcza malarskim, dlatego postanowiliśmy jakby skrócić tą całą historię do takich klasycznych trzech snów i wyciągnąć z nich takie najbardziej atrakcyjne rzeczy i takie typowe dla dzieci, no i osadzić to jakby całą historię, doprowadzić do spotkania z babcią. Tego też w pierwowzorze nie było, znaczy Hjalmar gdzieś tam przelotem spotkał się ze swoją nianią, ale no nie było tam babci, ponieważ dzieciom raczej nianie są obce w tej chwili, no chyba że opiekunki. No babcia jednak jest osobą bliższą, dlatego to poszło w tą stronę. No i oczywiście tak, no babcia, no wiadomo, z jakichś doświadczeń każdy miał babcię. Ja już niestety nie mam, czego bardzo żałuję. I gdzieś te, zwłaszcza jeszcze jakby dodatkowe takie wybrzmienie może nostalgiczne dostał ten film w okresie pandemii, kiedy rzeczywiście no, starsi ludzie trochę częściej umierali może niż zazwyczaj i pewnie nie jedno dziecko babcie wtedy straciło. No ale to tyle, jeśli chodzi o takie smutne rzeczy. Z takich weselszych to mogę powiedzieć, że po raz pierwszy i chyba ostatni, ale zdecydowałam się na użycie rotoskopii, a to dlatego, że żeby jakby ta ludzkość i prawdziwość dziecka wybrzmiała, no to wyobraziłam sobie, że no jak ja stworzę projekt, to będzie to raczej animek, a nie prawdziwy chłopiec, a ta prawdziwość, zależało mi na tej prawdziwości, dlatego zdecydowałam się właśnie na użycie rotoskopii, a że miałam pod ręką syna, no to czemu by nie skorzystać. Miało to swoje duże plusy, dlatego że jeszcze w trakcie filmu różne tam przychodziły mi rzeczy po drodze do głowy, jakieś zmiany ujęć i wtedy tylko prosiłam Franka, mówię, Franek, chodź na chwilę, to cię jeszcze tam nakręcę, szybciutko będę miał ujęcie, więc Franek... Troszkę nam przerywa dźwięk, Joanno. Przerywa nam dźwięk. I obraz też się zatrzymał. Chwileczkę. O! Chyba już. O. Tak. Zatrzymaliśmy się na Franku, którego wołałaś, że dokrętka jeszcze tutaj zagraj to. No i znów nam się zatrzymała. No tak to jest z internetem i z technologiami. Tak. Może ja spróbuję. Może ja spróbuję skatać. No, musisz spróbować. Przepraszam. Tylko też wiesz.
do takim kurze, chociaż na chwilkę, zanim tu się ugrywa. Mhm. Hop, hop. O, jesteś, tak. Tak na raty. Chyba długo nie porozmawiamy dzisiaj. No jest, no. W tym roku przyjąłem ograniczenie czasowe, zintensyfikowałem te spotkania do 45 minut, tak się staram, a oczywiście starania zazwyczaj się nie spełniają. Zatrzymaliśmy się na tym, że wołałaś Franka, miałaś go pod ręką, chodź tak. Tu, zagraj mi to jeszcze i tak dalej. Także na to było ułatwienie. Mhm. Tak, tak, to było duże ułatwienie, tym bardziej to było mój też, nie dość, że to była pierwsza dla mnie rotoskopia, to jeszcze pierwszy taki raz, kiedy musiałam nad, że tak powiem, żywym planem zapanować i poprowadzić jakoś aktorów. Na szczęście miałam ich tylko dwóch, Marcina Sosińskiego z mega doświadczeniem, no i Franka, który nie miał doświadczenia, za to musiał mnie słuchać. No, nie miał wyjścia. I siebie, i mój mąż też się pojawia jako w ostatnich scenach. Też potrzebowaliśmy dokrętek, kiedy babcia odjeżdżała na koniu, to w pelerynę się odział mój mąż i także Ole ma podwójnego aktora. Mhm. Także tak, to był, tak można powiedzieć, film rodzinny. Wszyscy zagrali. Ale koniec końców, jak już powstały sceny nagrane, sceny live action, no to przystąpiłaś do tego, z czego jesteś znana, czyli do malowania tego filmu. Tak, tak. Tym razem to poszło, to znaczy musiałam skorzystać z rzutnika i jakby ten materiał wideo był rzutowany na deskę, po której widać było, że co tam mam sobie do namalowania i tak sobie malowałam. Także z animacją to nie miało wiele wspólnego. Uważam, że rotoskopia nie ma wiele wspólnego z animacją, a natomiast elementy takie animowane, rzeczywiście prawdziwie animowane, też się tam pojawiają. Pojawia się konik, pojawiają się zeszyty, czy jakieś inne takie elementy, i znowu przerwę. Tak. Przerwa na refleksję? Nie, już jest. O, nie, już jesteś, tak. Ja chciałem tylko dodać tak a propos tego, że faktycznie rotoskopia nie ma wiele wspólnego z animacją, jak najbardziej zgadzam się, chyba że Zbyszek Czapla, ale to taka ode mnie... Tak. Ode mnie. To ja się też zgadzam. Tak. Tutaj jednak sprawdzając tak zwane FPS, ilość klatek na sekundę, doszłam jednak do wniosku, że to najfajniej wygląda w ośmioklatkowej animacji. Ten ruch nie jest taki potwornie płynny i lepiej się to po prostu ogląda. Także nie jest takie... Jakby inne wyzwania były zupełnie przede mną, a mianowicie na przykład jak potraktować twarz. Ja jestem. Jesteś. Ja jestem. Dobrze. Zaraz, okay. Ja się z kolei czasem wyłączam, ale to dobrze. Mój problem. Jak potraktować twarz, żeby ona była, nie była jakimś tam koszmarkiem, żeby była w jakiś sposób uproszczona, ale żeby oddawała podobieństwo. Także takie bardziej malarskie wyzwania przede mną stały, a nie animacyjne. Rozumiem. A jeżeli chodzi o muzykę? O, jeżeli chodzi o muzykę, no to fantastyczną muzykę skomponował Maciek Zieliński, wzruszającą bardzo. Także... Spisał się. Super, tak. Spisał się jak najbardziej, bardzo mu dziękuję. Ile trwała cała realizacja tego filmu? Bo wydaje mi się, że właśnie twój gest wyraża to, co wiem o czasie
trwania prac nad tym filmem. Tak, to wiesz dobrze, bo niestety zdarzało się, że jedną klatkę malowało się godzinę. Były takie ujęcia, więc no, ta wydajność była słaba. Mhm. Duży format przede wszystkim, duży format, i bo prawie dwa razy większy format niż do tej pory robiłam, powiem jeszcze, nie, trzy razy większy. Ilość jakichś tam szczegółów jednak to powodowała, że ten proces malowania się bardzo wydłużał. Mhm. Jest tak pytanie... Na jedną osobę to myślę, że to jest okej, okay, ale no niestety... Mhm. Czyli w sumie ile to było? Realizacja Ole? Ile czasu? Mhm. No, mamy znowu problem, Joanno. Znów jesteś? Słyszysz nas, czy nie? Halo, halo. Ile lat? Ile lat? Tak, ile lat? Ile lat? No ile o matko. No. Trzy lata realizacji. Słychać, nie? Tak, już wróciłaś. Znaczy z tym ile lat, z tymi latami to ty dodałaś. Ja nie chciałem być aż tak... okrutny. Bezpośredni. Więc ile czasu zajęła realizacja? No, animacja wymaga czasu. Ja śmiałem się na rozmowie z Tessą przed momentem, która zrobiła swój film, ale trwający minutę przez... Ona to powiedziała w godzinach chyba trwał ten realizacja tego filmu. I śmieję się, że w tym roku parę takich twórców jest, którzy stworzyli film błyskawicznie niż zazwyczaj, dając zupełnie, wiesz, chłam wyobrażeniu i rzeczywistości, że animacja wymaga czasu. No i dlatego też śmiało, no myślę, że wiesz, no ile? Godzin? Nie no, powiedziałam, ile że... Czasu? No. Ile czasu, bo nie usłyszeliśmy. Aha, nie, trzy lata, no to co to jest? No wiesz, no Mariusz Wilczyński, a Juri Norsztajn, to w ogóle co to jest? Trzy lata, błyskawicznie. Jest trzy pytanie... lata samej... dobrze, słucham. Jest pytanie od Kacpra. Czy Franek planuje w przyszłości karierę aktorską? Jak się czuł jako aktor na planie? Tak, Franek planuje karierę aktorską, bardzo, nie wiem, czy aktorską, czy stand-uperską, w każdym razie gdzieś go w tamte rejony ciągnie. Czuł się różnie, dlatego że na planie nie miał lekko ze mną, ale chyba generalnie mu się spodobało, bo potem bardzo chciał uczestniczyć w różnych warsztatach aktorskich i chciał kontynuować. Gdzieś w tą stronę go teraz ciągnie. Już jest, nie wiadomo, ale tak. Mhm. Tutaj jeszcze Ewa skomentowała, odpowiedziała na moje pytanie, ile trwała realizacja, tyle ile trzeba. No tak, no tyle ile trzeba. No, wszystko wymaga czasu, swojego czasu. Ja mam jeszcze takie pytanie. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie techniki, to znaczy biorąc pod uwagę Len i teraz pracę przy Ole, jak ty jako twórczyni oceniasz zmiany, czy w ogóle jakiekolwiek zmiany zaszły w technice animacji malarskiej? Na ile jakieś nowe rzeczy, technologia wpłynęły na tę technikę, czy właściwie
nie widzisz zmian. I czas, jak malowałaś len i teraz malowałaś farbami olejnymi, tak? Bo jakby ty cały czas przy farbach olejnych jesteś, przy malowaniu na swoich filmów. To czy dostrzegasz jakieś zmiany, czy nie dostrzegasz ich? No bo jednak jakby nie patrzeć, technologicznie kino, film zmieniły się, film animowany też, prawda? Jest wiele, wiele, wiele ułatwień. Ale czy to się też dało odczuć przy tej technice, którą ty praktykujesz? Niewiele dało się odczuć postęp technologiczny, chociaż zaczynając LEN, to był właściwie taki przełom, kiedy pierwszy film robiony aparatem cyfrowym, to miałyśmy trochę z Ewą testów aparatów i też nie było takiego programu, jakim jest Dragon Frame, gdzie można sobie szybciutko podejrzeć, co się zrobiło chociażby, bo Dragona używam, to jest program dedykowany animacji lalkowej, ale też bardzo świetnie się sprawdza w wycinance i we wszelkich takich animacjach do przodu. Także to używamy. Chyba na animatorze HD, czyli takim poprzedniku Dragona, polskim odpowiedniku, takim pionierze, był realizowany film To pewna wiadomość, a na Dragonie już Ole. Także to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o taki technologiczny postęp, to na pewno już kolor korekcja, którą nam zrobiła Madzia Nizel w DaVinci. No i to naprawdę możliwości kolor korekcji w tym programie są super. Udało jej się wyciągnąć po prostu już takie mięsko, to co gdzieś tam się zarejestrowało, tak jak się zarejestrowało, to się tam doświetliło, nie doświetliło, a ona te wszystkie kolorki tak powyciągała ekstra. Nie, poprzednie filmy tego nie miały. Ale miał lepiej. No wiesz, zawsze można podrasować cyfrowo, chociaż to grozi jakimś takim efektem niezbyt korzystnym. Bo to jakość, jeszcze jakość, tak? Wielkość zdjęć i ten materiał źródłowy rzeczywiście i też format widescreen, format obrazu, LEN robiliśmy jeszcze 4:3, także trochę filmy faktycznie odczuły, ten niewiele, ale bardziej jeżeli chodzi o jakość materiału i postprodukcję troszeczkę, jeśli można tak powiedzieć, bo jeśli chodzi o samą realizację, no to niewiele. Jasne. Jest pytanie jeszcze jedno od Kacpra. Która z tych trzech animacji, czyli właśnie LEN, To pewna wiadomość, Ole, Śpi słodko, była najtrudniejsza dla pani profesor? Ach, dla pani profesor. Ojej, nie wiem. Każdy film miał jakieś inne wyzwania. Myślę, że wydawało mi się, że rotoskopia będzie taka łatwa, prosta i przyjemna i po prostu tylko sznyk i już będzie ten film, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Pierwszy film na pewno był takim wyzwaniem, bo to był pierwszy taki dłuższy film malarski, ale teraz jak go oglądam, to widzę, że się bardzo starałam i to jest tak dobrze zanimowane w większości. To pewna wiadomość już ma taką bardziej swobodną animację, tam już grubszym pędzelkiem sobie chętniej machałam. LEN jest taki tylko wydziubdziany. Także każdy film na swój sposób stawiał jakieś wyzwania i też zależało mi na tym, żeby każdy z tych filmów był jednak inny, pomimo że Andersen i pomimo że malarski, to jednak też ta plastyka we wszystkich trzech jest nieco odmienna. Jasne. Mam jeszcze pytanie od siebie, które zadaję zazwyczaj na koniec, czyli o plany. I jestem ciekaw, czy ty wspólnie z panią Ewą,
będziecie chciały za kolejną baśnię Andersena się brać w niedługim czasie, a może kolejną bajkę lub baśń polską, czyli w zupełnie innej już technice dla siebie. Choć może tam też pojawi się właśnie malarska w bajkach i baśniach polskich, dlaczego nie? Jakie plany? Ja tak powiem, że to raczej było pytanie do Ewy. Mogę powiedzieć od siebie, że ja czuję taką potrzebę, żeby trochę odpocząć od animacji malarskiej, zrobić coś trochę innego. O czym Ewa wie. Więc może plany pozostawmy takie bardziej owiane tajemnicą. Jak coś będzie bardziej wiadomo, to się pochwalimy. No, znajomi wiedzą, że od jakiś czas temu przyszedł mi tak, zaczęła mi chodzić po głowie myśl, żeby zrobić serial, tak zwany wet serial, czyli połączyć to, co, że tak powiem, czym żyję na co dzień z animacją. No i to potrwa, tak? No jak coś będzie, jakiś konkret, to damy znać. Mhm. Ale robi się, dzieje się, rozwija się w każdym razie, nie leży w szufladzie. To najważniejsze. Czasem nie ma co za dużo mówić, lepiej poczekać, jak już będzie coś, o czym mówić można. Pani Ewa tutaj też zwraca uwagę na to, że Len ma też wersję HD, bo takową zrobiłaś, tak zrobiłaś zdjęcia, więc no tak. Tak, mamy HD, ale z kolei OLED mógł mieć nawet i 4K, także to chodzi o, że po prostu większe możliwości. Tego jeszcze nie było, oczywiście. No, to jest w ogóle też temat bardzo ciekawy z tym skokiem technologicznym i jak to w krótkim czasie. To, że w ogóle my tak gadamy, to, że w zeszłym roku Opla była online i to jeszcze naprawdę na tak wysokim poziomie, a ja sobie przypominam pierwszą Opla, a to raptem 10 lat. A pierwsza Opla to ja nagrywałem dużą ilość płyt DVD i układałem połączenia między miejscowościami i rozsyłki, dzwonienie, czy pamięta pan, pani o tym, żeby wysłać stąd, tam. A teraz jak to wygląda? No, zupełnie inaczej. Dobrze, Joanno, będziemy pomalutku kończyć, bo jak mówię, w tym roku przyjąłem sobie, żeby ten format tak był bardziej zborny. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy się pojawić, że mogłaś się pojawić, że mogliśmy porozmawiać, że jakoś tam stanęliśmy przeciwko tej technologii, która nam tym razem chciała trochę wejść w nasze plany. Ale się udało i mogliśmy jednak się zobaczyć i porozmawiać. Joanna Jasińska-Koronkiewicz była moją i waszą gościnią. Film Ole śpi słodko w programie wczesnoszkolnym, w kategorii wczesnoszkolnej konkursu Teraz dzieci mają głos. Jest oglądany, jest oceniany do końca miesiąca na terytorium całego kraju w różnych miejscowościach mniejszych i większych. Także, no cóż, jak chcecie zobaczyć na Opla, to wybierzcie się z dzieckiem na program wczesnoszkolny do najbliższego kina na przykład. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i mogę, gdyby ktoś był zainteresowany materiałami Making of, które już teraz nawet wiem, że i tak by nam się nie udało zszerować przez niską jakość łącza, to zapraszam na Facebooka, na Maluj mi bajkę. Różne takie śmiesznostki z planu i z realizacji tam wrzucałam. Także serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję za możliwość spotkania. Wszystkiego dobrego, wiosennie. To ja dziękuję w imieniu słuchających i swoim i to samo Tobie życzymy. Natomiast dodam jeszcze od siebie, że w zeszłym roku w ramach cyklu Rozmowy poklatkowe, które zorganizował Festiwal Animocje, Ty byłaś jedną z rozmówczyń
I jeżeli byście chcieli, no to było w zupełnie innym formacie, to nie było na żywo nagrywane, więc tam, tam prawda, rozmowa będzie, nie będzie mieć tych takich przerw technicznych, to polecam wam serdecznie odwiedzić na YouTube kanał Festiwalu Animocje. Czwartą rozmową była poklatkową, była właśnie rozmowa z Joanną, półgodzinna, czyli właściwie tyle trwająca, co nasza, właśnie o, między innymi o Ole Śpi Słodko. Także tak, to wam polecam. No i cóż, tam też jest spotkanie i rozmowa z panią Ewą Sobolewską. To też możecie zobaczyć. Bardzo ciekawe rozmowy Animocje zrobiły w zeszłym roku, także tam to znajdziecie. Dzięki raz jeszcze i dzięki. Do zobaczenia. Was zapraszam o 20 na ostatnią rozmowę, tym razem z facetem, a będzie nim Maciek Stępniewski. Porozmawiamy sobie o filmie A Short Film About Solitude. To tak na zakończenie dnia. Do zobaczenia.